Oh yeah. Dobra, widzicie nowy kadr, z którego najprawdopodobniej będę już zawsze korzystał, bo więcej widać. Kamera chodzi za moją głową i widać więcej tutaj na rowerze, jak ja sobie prowadzę go i w ogóle wydaje mi się, że takie jest fajniejsze. Dobra, testujemy tą muldę. Jest w pełni miękka. O, tak o po prostu się przejechać. Zobaczyć, czy nie jest za krótka, czy... No w ogóle, no wiecie sami. O, a tak to ja nigdy jeszcze nie poleciałem. Cały mokry jestem. Pierwszy raz w życiu coś takiego zrobiłem. Ale jaja, zapomniałem o tej kałuży. Cały but mokry. To niezły przejazd. Jest, pies niosło na lewo. Ale beczka. Sorki za hamulca. Moim zdaniem jeszcze trzeba je dosypać od tej naszej strony. Jeszcze raz chcę pojechać to. Jest jeszcze, bateria chyba jest. I tu banda stru. I już dalej, nie? Wiadomo jak jest. Mucha mi wpadła do kasku. Ale beka. No lata mi. Lata mi w kasku skubana. Wróciłem na glinę. To wszystko jest teraz. Zobaczcie jaka glinka. Sorki, brudny obiekt miałem. Jeszcze ją zwilżyłem aż 3 litrami wody. Zobaczcie, co się dzieje. Że to będzie skała, nie? Zajebiście. I fajnie będzie timelapse wyglądał, jak to będzie klepane, także... No kolejny musi być timelapsik, już taki kończący tą muldę. Na razie sobie z bandą dam spokój, trochę sobie pojeżdżę. Bo ile można, nie? Już jestem tutaj przez 10. Prawie 3 godziny, także nieźle. Dobra, działamy. O, to są murzyńskie łapy. Jak idziesz do lasu i wychodzisz z takimi łapami, to znaczy, że zapierdzielałeś. To jest, o to chodzi. Rejnik stoi, już się nie może doczekać. Dobra, jedziemy z tym. Dobra, pira ze drzwi jest sklepana, jest ma kształt, jest twardo, tu też jest twardo, więc jest spoko. No i na pewno ona się rozjeździ w jakiś tam sposób, ale fajnie, że jest zrobione, coś kolejnego, coś nowego. Ciekawe jak się będzie po tym jeździło z czasem, wiadomo, im dłużej takie coś jest, tym szybciej zaczyna się po tym jechać. No, czas pokaże. Fajnie to wygląda. No i zaraz już bandę. Będzie trzeba walić. Dobrze, że tą glinę skumałem, gdzie jest. Tu tą bandę, cholera jasna. Już dzisiaj to trochę długo będzie mi to zajmować czasu i nie mam baterii. Więc muszę sobie tą bandę zostawić na jakiś inny dzień. Ale na razie to skakuję na rower i katam to. Jazda. Fajnie. Dobra. Co ja mogłem do bandy chociaż pojechać? Fajne loty. Ciekawie jest. Jak się wam podoba nowe mocowanie kamery? Błoto w oczy. Hopa, hopa. Tak jest, tak ta mulda jest zajebista. Ale ten stół wali teraz daleko. Tu jest dopiero kałuża. Mógłby tak przez nią przejechać i nagrać od tyłu, jak tak woda się rozwala na boki, a ty lecisz hopę.
Jak wysoko po bandzie pojechałem. Fajny przejazd, ale ten stół go będzie trzeba jeszcze przeciągnąć do przodu, bo ostry flat jest. Jak się go leci, nie? Ja cię kręcę. Zaczął tak wysuwać w górę i daleko w przód, że hej, dobry profil się zrobił na wybiciu. Naprawdę, no kurde, przelatuję tą hopę. Grubo, muszę tam kombinować w locie, żeby nie, się nie wyrżnąć przypadkiem. Ale beczka. Może zaraz coś przyjedzie tu do mnie. Błoto mi wali w oczy, a mam gogle w plecaku. Muszę, kurczę, może założyć. Dobra, frunie mieszczę, bo fajnie się to lata. Ten stół jak cholernie bije. Ale po muldzie banda. Ale fajna jest, fajna jest. Dobrze, że te w ogóle wszystkie korzenie wywaliłem. Yo! Ja cię kręcę. Ale lociki dzisiaj grane są. Zajebiście. Tak szybko i w skrócie. Cztery kołeczki wbite. Trochę badyli. Patrzcie, no nie wytrzymałem, no. Musiała powstać tutaj ta banda. Elegancko. Będzie fajnie. Jedziemy. No i pięknie. Miała być tylko mulda i zrobiona została banda. Super. Tu mamy równo, twardo. Fajna mulda. Jest. Elegancka jest. Na pewno będzie się fajnie jechało. Z tej muldy w tą bandę i tam dalej. I testujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Moim zdaniem będzie. Fajnie, już zrobione jest wszystko praktycznie, co miało być zrobione, aż za nadto. Ale powiem wam szczerze, że już mi siły brakuje. Mamy godzinę 13, czyli jestem już tu 6 godzin. 6 godzin kopania. Ja cię kręcę. No ale mam nadzieję, że się opłacało. Dobra, lecimy, testujemy. Co się dzieje? Trening. Spokojnie. On mnie wywiało dupę na tej bandzie. Fajnie. Powiem wam tak, bandę sklepałem znowu. Ale jest fajnie. Podoba mi się. Serio, podoba mi się. Fajnie. Musiałem z godzinkę odpocząć. Rozłożyłem sobie kocyk. Poleżałem. Trochę energii mi wróciło, to się przyjadę. Banda trochę wyschła, sklepałem ją znowu. Zobaczymy. No i z powrotem na podnoszę kamera.
taka burza. Ale bandę jak rozjeździli chłopaki. Nice. Tu to się dziura zrobiła. Trzeba było ją załatać. Dylciki na spokojnie. Aj, kałuża. Nawet nie widziałem jej. O, druga jak mnie wybiła daleko. Dobra, teraz klatki piersiowej. Bo myślę, że jest fajniej jak z kasku ogólnie. Sklaty to sklaty. Mam jeszcze gimbala na klat, ale nie chcę się z nim bawić. Raz go użyłem, a zapłaciłem 700 zł. Masakr. Dobra, runiem. Piotr. Trochę ciasto. Trochę ciasto. Jaki pociąg w ogóle. O kurwa, flat. Ohoho! Oh! Born to die. Dobra. Dawaj trzeci. Dawaj już. Ahoj Michał. Tłucze. Wow. O, nie. No i piękna zadyma, co? Nagrywam jak pada. O. Coś jeszcze masz mojego? Grill jest pod samochodem, silnie lewe koło. Dobra, no. Chcesz to możesz jechać, śmiało. Dobra. Ja sobie tutaj wparkuję się i przetem. Trzymaj się Michał, na razie. No, także widzicie. Piękna pogoda, wczoraj było to samo. Ale dziś od rana, no. Od 7 była piękna pogoda, więc. I tak, że tyle godzin mi się udało tu być, to jest coś pięknego. I co? Kończymy ten oto odcinek. O, Michał tutaj, o. Dawaj rękaw, dawaj, o, poszedł ładnie, to jest to, co ja lubię. A może byście chcieli jakiś odcinek z driftowania moją BMW-cią? Nie byłoby problemu, myślę. Dobra, trzymajcie się i do zobaczyska. Ahoj.